Moim i Państwa gościem jest Stanisław Kubicius, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, porozmawiajmy dzisiaj na temat Młodzieżowej Rady Powiatu, ponieważ w ostatnim czasie wpłynął do Rady Powiatu wniosek złożony przez samorząd uczniowski działający w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Jak pan zareagował właśnie na ten wniosek, na tą informację, że jest takie zainteresowanie, że jest taki wniosek i taka chęć młodzieży? Rozmowy rozpoczęły się już w roku ubiegłym, jesienią, natomiast rzeczywiście w miesiącu styczniu wpłynął taki wniosek do Rady Powiatu. No i obowiązkiem moim było rozpoczęcie działań w tym kierunku, aby Młodzieżowa Powiatowa Rada powstała. No ale to jest cała procedura, o której pewnie za chwilę mi pan opowie. Ważnym takim elementem też tutaj do rozpoczęcia całej tej procedury była symulacja obrad Młodzieżowej Rady Powiatu, która miała miejsce 15 lutego. Co ta symulacja miała na celu, no i jakie przyniosła efekty? W tej symulacji wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. W Cieszynie zaprosiliśmy również przedstawicieli samorządów uczniowskich ze wszystkich szkół podstawowych Cieszyna. Jaki był cel? No, uczniowie, młodzież mieli okazję zobaczyć, jak wygląda starostwo, jak wygląda sala sesyjna. W pierwszej części udało mi się opowiedzieć o tym, jak wygląda sesja, jak przebiega, kto w niej uczestniczy. No a później była druga część, gdzie uczniowie mogli się poczuć jako radni. Wszystko odbywało się tak jak na normalnych sesjach, z wyjątkiem głosowań, ponieważ nie było urządzeń, które by pozwoliły przeprowadzać głosowania. Młodzież, wiem, że to trzeba byłoby młodzież zapytać, ale tak z obserwacji. Byli aktywni, podobała im się właśnie taka forma. W czasie tej sesji mówiłem również o Powiatowej Młodzieżowej Radzie. Byli tym zainteresowani, choć nie wiem, czy akurat ta grupa wiekowa młodzieży będzie uczestniczyć w pracach Młodzieżowej Powiatowej Rady, bo jest propozycja, żeby ograniczyć ten wiek, czy przesunąć od lat 15, a to jakby eliminuje tą młodzież, ale byli bardzo zainteresowani. No to panie przewodniczący, dlaczego do tej pory ta Młodzieżowa Rada Powiatu nie została utworzona? No na to składa się szereg przyczyn. Po pierwsze, przepisy, które umożliwiają utworzenie Młodzieżowej Powiatowej Rady, pojawiły się stosunkowo niedawno. Tych przepisów nie było wtedy, kiedy były tworzone powiaty. One pojawiły się nieco ponad 2 lata temu. W tym czasie nie było inicjatywy, bo trzeba też powiedzieć, w jaki sposób może dojść do utworzenia Powiatowej Młodzieżowej Rady. Tych ścieżek, tych dróg jest kilka. No właśnie kilka, to jakie to są drogi? No do tej pory nikt tymi drogami nie chodził. Po pierwsze, inicjatywa może należeć do Rady Powiatu. Może taki wniosek do Rady Powiatu skierować Zarząd Powiatu, no ale przede wszystkim taki wniosek mogą skierować środowiska młodzieżowe. Mam na myśli samorząd uczniowski, czy samorząd studencki, czy organizacje pozarządowe, które działają na rzecz młodzieży. Do tej pory takiego wniosku nie było ze strony środowisk młodzieżowych. Natomiast powodów, dla których nie pojawiła się taka inicjatywa ze strony Rady Powiatu, czy też Zarządu Powiatu, też jest kilka. Przede wszystkim, o ile stosunkowo łatwo można zapisać w statucie, bo trzeba rozpocząć od tego, że Powiatowa Młodzieżowa Rada jest tworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu. Rada Powiatu wyraża zgodę na utworzenie takiej rady i co najważniejsze, nadaje statut, czyli
określa zasady, na podstawie których młodzieżowe powiatowe rady działają. I o ile stosunkowo prosto jest zapisać zadania rady, zasady działania, to dosyć trudno jest ustalić, kto do tej rady miałby należeć, kto tą radę miałby tworzyć. Tą radę mogliby tworzyć uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, studenci, młodzież niepracująca. I pytanie, czy wszystkie te grupy młodzieży miałyby wchodzić, czy też niektóre z nich. I tu zdania są podzielone. I co największe kontrowersje budzi wśród radnych czy członków zarządu, to sposób wyłonienia tej rady. W jaki sposób należałoby przeprowadzić wybory. Tu zdania są podzielone i to też było powodem, że ta inicjatywa się jakby ze strony organów powiatu nie pojawiała. Natomiast środowiska młodzieżowe no, też tej inicjatywy nie przejawiały. Nie można tutaj czerpać z doświadczeń innych powiatów? Nie ma jakichś takich wzorców, jakby to miało wyglądać? To znaczy ja przeczytałem, przejrzałem wiele statutów młodzieżowych rad, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Bo młodzieżowe rady mogły być tworzone wcześniej już w gminach. W powiatach, jak mówiłem, stosunkowo niedawno się pojawiła taka możliwość. Mogą też być młodzieżowe rady wojewódzkie, tworzone przez sejmiki województw. Sięgnąłem po statut Gminnej Miejskiej Młodzieżowej Rady w Cieszynie. I muszę powiedzieć, że no, co mnie bardzo zdziwiło, Miejska Rada w Cieszynie znacznie ograniczyła udział młodzieży w pracach Młodzieżowej Rady. Mianowicie ograniczono w statucie możliwość uczestnictwa wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych. Czyli została pominięta cała grupa uczniów szkół podstawowych, szczególnie klas starszych. Zostali pominięci studenci, a przecież Cieszyn jest miastem uniwersyteckim. To jest i Uniwersytet Śląski, to jest i Akademia Wyższa Szkoła Biznesu. Pominięto tę grupę. No i wreszcie pominięto możliwość uczestnictwa w Radzie Młodzieżowej. Młodzież, która pracuje, ukończyła szkoły branżowe i po prostu tam jej nie ma. To oczywiście ma tą zaletę, że bardzo łatwo w takiej sytuacji, kiedy tak ograniczy się krąg młodzieży, bardzo łatwo wtedy przeprowadzić wybory, bo przeprowadza się w szkołach średnich, ponadpodstawowych. Natomiast o innych jakby nie trzeba się martwić. Czyli rozumiem, że no niestety nie ma tam nic do odgapienia, jeżeli chodzi o tą gminną, miejską Radę Młodzieży. To znaczy nic może to nie jest dobre, ale no nie chciałbym, przynajmniej takie jest moje stanowisko, ograniczać w taki sposób udział młodzieży w pracach Młodzieżowej Rady. Ja również przejrzałem statuty powiatowych młodzieżowych rad, na przykład w powiecie płockim, ograniczono w pracach Młodzieżowej Rady, te ograniczenia zapisano, określono wiek. Mianowicie, że do Młodzieżowej Rady mogą należeć osoby, które mają ukończone 15 lat i nie ukończyły 19 roku życia. No więc te ograniczenia są jeszcze większe niż w Cieszynie, bo eliminują młodzież nawet szkół ponadpodstawowych, no bo przecież uczniowie technikum ostatniej klasy mają 20 lat i jakby ich udział w pracach Młodzieżowej Rady jest niemożliwy.
Co do wyborów, to rozwiązania są różne. Na przykład w powiecie płockim wybory przewidziano w statucie, tak zapisano, przeprowadza się w sposób elektroniczny. Natomiast w powiecie pruszkowskim, statut też przeczytałem, wybory prowadzone są w sposób tradycyjny, to znaczy powołano okręgi, podzielono powiat na 5 okręgów, powołano komisję i głosowanie odbywa się za pomocą kart w lokalach wyborczych, no i komisje wyborcze powiatowa i te, które działają w obwodach, w których się głosuje, w okręgach, ustalają wyniki wyborów. Tak to wygląda w innych powiatach. Czyli jak tak pan tu opowiada, prześledził pan te właśnie różne powiaty, to każdy jakby testuje jakieś swoje rozwiązania. Niekoniecznie trzeba oczywiście się wzorować, ale organy centralne, czy na przykład coś zaproponowały, czy jest coś takiego, jakiś taki szablon, no, na którym można się oprzeć? Skorzystałem również z tego, co można znaleźć na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam również jest statut, powiedzmy wzorcowy, z którego można korzystać. I o ile on, i to mi się podoba, nie ogranicza żadnej grupy młodzieży, która może aktywnie uczestniczyć w młodzieżowych radach, to nie podoba mi się sposób wyłonienia młodzieżowej rady. Mianowicie to przeczy w zasadzie powszechności wyborów, ponieważ Młodzieżową Radę powołuje zarząd powiatu. Kandydatów mogą owszem zgłaszać środowiska młodzieżowe, natomiast spośród tych zgłoszonych kandydatów zarząd powiatu wybiera Młodzieżową Radę. I tak jak powiedziałem, to ułatwia na pewno sposób przeprowadzenia wyborów, no ale przecież to młodzież nie wybiera swoich przedstawicieli, tylko czyni to zarząd powiatu. Myśmy w statucie, bo taki statut jest przygotowany, zapisali również takie rozwiązanie. Czekamy, jak zareagują przedstawiciele, którzy w Radzie Młodzieżowej się znajdą. Bo oni przecież mogą zgłaszać wnioski pod adresem Rady Powiatu, która nadaje statut, żeby ten statut w przyszłości zmienić. Natomiast jak rozwiązać, jak przeprowadzić w całym powiecie wybory, no to przecież wymaga znacznych środków i organizacyjnych, i finansowych, i nie jest to sprawa prosta. No to może właśnie sama Rada Młodzieżowa powinna zaproponować ten sposób wyboru. No, do tej pory poza wnioskiem, który wpłynął z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, żadnych sugestii co do tego, jak miałaby działać Rada, kto by do niej miał należeć, w jaki sposób miałaby być wybierana, w tym wniosku nie było. Czyli nie można się na tą chwilę posiłkować tym, co młodzież o tym sądzi, jakby to chciała przeprowadzić. No, jest przygotowany projekt statutu. Ten statut zostanie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami. No, przede wszystkim liczymy na udział młodzieży i na wypowiedzi, uwagi młodzieży, dlatego też korzystając z tego, że rozmawiamy na ten temat, chciałem się do młodzieży z takim apelem zwrócić, żeby zastanowiła się nad tym i ewentualnie do projektu statutu przygotowanego przez zarząd wniosła jakieś uwagi. Czyli rozumiem, panie przewodniczący, że jest ten statut już przygotowany na chwilę obecną? Tak, to znaczy projekt jest przygotowany. Myślę, że w najbliższym czasie, o ile już nie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, no to znajdzie się tam i czas, jaki jest na składanie uwag, wniosków, wynosi
dwa tygodnie, można w tym czasie takie uwagi kierować. Czy zarząd weźmie je pod uwagę? No myślę, że na pewno się nad nimi zastanowi, a tym bardziej zastanowią się radni. Rada, tak przynajmniej planujemy, zajmie się rozpatrzeniem projektu statutu i wyrażeniem zgody na sesji marcowej. Czyli kiedy realnie, jeżeli tutaj wszystkie te kroki zostaną spełnione, taka Młodzieżowa Rada Powiatu przy Radzie Powiatu Cieszyńskiego mogłaby zacząć funkcjonować? No, samo uchwalenie statutu i wyrażenie zgody nie zamyka jeszcze sprawy, ponieważ trzeba zarządzić wybory i w statucie zapisano, że wybory zarządza i ogłasza starosta. Myślę, że nie będzie tego robił przed wakacjami. Przewidzieliśmy w statucie, że kadencja rady będzie dwuletnia i będzie się rozpoczynać 1 października. W związku z tym tych wyborów Młodzieżowej Rady zarząd mógłby dokonać w miesiącu wrześniu. Po wakacjach myślę, że ta procedura, ogłoszenie wyborów i zarządzenie wyborów nastąpi bezpośrednio po wakacjach w miesiącu wrześniu. Czyli to jeszcze trochę czasu zostało, ale jakby pan się odniósł, już tak podsumowując te nasze rozważania na temat Młodzieżowej Rady Powiatu, właśnie do tej inicjatywy, która tak naprawdę wyszła od strony młodzieży, że oni chcą gdzieś tam uczestniczyć aktywnie w tym samorządzie? No, myślę, że to jest dobry krok w kierunku upowszechnienia idei samorządności. Poza tym dla młodych ludzi, którzy będą uczestniczyć w pracach Młodzieżowej Rady, to też jakieś przygotowanie do uczestnictwa później w pracach, organach samorządu, w radach czy w zarządach. I dlatego tam młodzi ludzie będą się mogli nauczyć wypowiadać, formułować swoje myśli, głosować, poznać podstawowe zasady demokracji. I pod tym względem to jest cenna inicjatywa. I tak jeszcze jedna rzecz mi też przychodzi do głowy. Wśród moich oponentów, a nie brakowało ich w Radzie czy w zarządzie, najbardziej zaskakiwało mnie takie sformułowanie, że w młodzieżowych radach nie powinni już brać udziału młodzi ludzie, którzy mogą startować w wyborach, które się zbliżają, czyli w wyborach do organów samorządu. Czyli jakby ograniczają ten udział do osób, do młodzieży, która nie może jeszcze brać udział w wyborach powszechnych. Natomiast trudno oczekiwać, że młodzi ludzie, mając 18 lat, wystartują, nie mając doświadczenia, wystartują i wygrają wybory do rad gmin, czy do rad powiatów, czy do sejmiku województwa. Myślę, że utworzenie Młodzieżowej Rady jest dobrym krokiem w tym kierunku, żeby młodzież mogła się przygotować do czynnego udziału w pracach organów samorządowych. Także idea upowszechnienia i przygotowanie do tego młodych ludzi jest na pewno ważnym elementem i myślę, że taką rolę widział Sejm, przyjmując zmiany ustaw o samorządzie powiatowym czy o samorządzie województwa i wprowadzając przepis sankcjonujący możliwość tworzenia takich właśnie rad. Czyli to taki dobry start, dobry początek do dalszej być może kariery właśnie politycznej czy kariery w samorządzie. Też tak myślę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był Stanisław Kubicius, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego.